Witam was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Jakiś czas już nie grałem, ale zobaczymy, co zostawiłem tego przez te 30 dni. Dobra, głodna. Marko zabrał co ze zapasy, jeśli będziemy mieli szczęście, przeżyjemy dzięki nim kilka dni więcej, dokładnie. Biedni ludzie, wiem, że to okropne zabierać ich zapasy, ale walczymy o przetrwanie. Otóż to. Zmęczony, głodny, ale nie smutny. I to najważniejsze. Głodny. Jutro zjecie. Przecież nie, nawet dzisiaj. Ale ta tylko głodna, więc wstawaj. Upichcisz nam coś. No, mnie nie akurat, ja jadę. Kiedyś na pewno. Wiedziałem, że on przyjdzie, zapomnę. Ale dobra. Czekaj chwilę. Dobra, już. Sorry. Dobra, ty śpisz. I ci napierdzielaj. Smacznego. Dobra, ale pracujesz. No, biegiem. Ciekawe, kiedy koniec wojny. Dawno nie grałem, się okazuje, że kliknę koniec dnia i już będzie koniec. Dlatego może poczekam. Jest 2 minuty odcinka. Poczekam, aż będzie 5 minut i wtedy następny dzień. O, robi się coraz cieplej. W ciągu kilku... O, fuck. Mam nadzieję, że... Proszę. To nie ten dzień. W ciągu kilku dni. Tylko przeważnie jak to przeczytałem, to kliknąłem koniec dnia i już było koniec odcinka, więc... Nie. Nie ma mowy. Jeszcze coś pobudujemy. Nie, no raczej wątpię, żeby było. Chyba dopiero następnego dnia, no ale... się zobaczy. Właśnie, piłę. Piła nam była, a nie... Jak, skąd mamy dwie piły? Nie wiem. Dobra, stąd raczej wszystko. Tutaj w sumie też. Właśnie, skoro mamy wszystko, no to poróbmy sobie. Niech będzie tutaj, czemu by nie? Ale panie, raczej pani, zapierdzielaj. Mam nadzieję, że dobrze mi kamerkę wyfotuje, bo akurat tak zwróci mi na to uwagę. Ale raczej powinno być ok. Raczej wątpię, żebyśmy coś tam zrobili, dokładnie. Ale jednego cukru nam zabrakło. Dobra. Jak będzie koniec wojny, jak wojsko tutaj przyjdzie, to będzie wiedzieć, że tylko na bogato było. Ze wszystkimi rzeczami. To oni będą wiedzieć, że nawet jak się skończyła wojna, to my nie chcemy stąd wychodzić. Czy to mogę porąbać? Nie. Nawet nie można było chyba zbudować siekiery, jeśli dobrze pamiętam. To się powinno zmieścić. Dokładnie. A, nawet w kącie, dobra. Jedno wrzucone, 16 stopni. Coś mi się wydaje, że jedno może nie starczyć. Jak kliknę koniec dnia, no to prawdopodobnie... będzie poniżej 16, a ja bym chciał, żeby było trochę cieplej. Kurde, ile mam tych zapasów?
Raczej mi się te rzeczy nie przydadzą, więc wszystko powoduje po prostu i tyle. Dobra, 5 minut minęło. Można kończyć dzień. Jeśli dobrze pamiętam, no to wszystko chyba położyłem kiedyś. Tak się kogoś też przy okazji patrzę. A, tego mamy sporo. Aż nic. Dobra, ten jadł, okej. To ta niech sobie posiedzi, a on w tym czasie to stworzy. Właśnie, mnie się tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy jak oni siedzą i kliknie koniec dnia, to są bardziej zadowoleni dlatego, że siedzą? To mnie właśnie ciekawi. O, ale to akurat co mi się przyda do nawozu. Bo nawozem szybciej można mieć ten... jak to się nazywa? Mięso po prostu. Od zwierząt, od szczurów jakiś. No, coś tak myślałem, że raczej nie będzie. Ale mi się wydaje, że w tym odcinku będzie koniec. Główny plac. Tylko żeby teraz nikt nie zginął. Coś tam było przypadkiem? A, dobra. Mam pomysł. To po to nam było potrzebne. Czyżeś przy okazji ze sobą to? Nie, dwie piły. Dwie piły na pewno były nam potrzebne. Czekaj, czy do tego miejsca poszedłem? Gdzie trzeba było? Tak, do tego. No. Ale zobacz, coś jest na górze. Dzięki, że się słuchasz mnie i przychodzisz przez te drzwi. Tak, ależ proszę. Jak nie wiesz, jak tam dotrzeć? Dobrze wiesz, jak tam dotrzeć. Dobra, ja cię zaprowadzę. Jeszcze się dziwisz, jak to łatwo. A, tutaj przypiłowałem? Serio? Czy nieźle? No, panie, jak nie wiesz, jak tam dotrzeć, jak byłeś tam przed 5 sekund temu? Ten ma jeszcze gorszą sklerozę niż ja. Drzwi są zakrytowane, ale mogę przeciąć pilęty piwą. Dokładnie. Pilniczek do paznokci. Dobra, te drzwi otworzę, bo w sumie będę mieć skróty. No, zajebiście. To mi się podoba. List. Mam o to straszne. Moją koleżankę zabił dziś pan snajper. Pan snajper. Już jej nie zobaczę. Była taka miła, co ona mu zrobiła. Wyłączyli prąd, a nauczyciel powiedział, że zostaniemy dłużej w szkole. Nie wiem, czemu tęsknię za wami. Obiecali, że dostaniecie ten list. Zabierzecie mnie do domu. Dlaczego nie dostaną? Dobra, otwieraj. Jeszcze mam jedną. I chyba tak naprawdę do niczego. Dobra, jeszcze te rzeczy pozbieram. A ciekawe, ile ich zostawiłem w sumie. To mnie ciekawi. I chyba to wszystko będzie pozbierane. A nie? Jest jedna rzecz. Ale nie będę im zabierał. Dobra, wszystko pozbierałem. Tak, wszystko. Do wyjścia? No, w sumie do wyjścia.
Bo jeszcze jedna rzecz jest do zabrania. Ale od nich, ale im nie będę kradł. I tak mamy od cholery jedzenia, więc po co im zabierać? Żeby mieć więcej. Dobra. Proszę, koniec wojny. 33 dnia. Będzie perfekcyjnie. Tylko nie 34, bo po 33 dniu zaczynam nowy odcinek. Trochę było kiepsko. Kurwa, ile potworzone teraz. No, ci zanim znajdą. To trochę minie w sumie. Dobra, idź spać. A ty też. Rozmęczona. Ale dobra, ogrzej trochę chatę. A, czekaj, czekaj. Też parę rzeczy zrobisz. Nie mam nawozu. No okej. Dobra. Tym nawozem dwa razy szybciej znajdziemy jakieś jedzenie, więc to się moim zdaniem opłaca. Dobra, ona tworzy. Ja wpierdzielam. A, z tego. Szkoda, że nie można z konserwy w pustym zrobić jakiegoś jedzenia dla nich. A właśnie, koniec wojny, te książki. Raz T2, T5 czy T3? O kurde. Fak, fak, fak. Ile tego było? Na pewno 15 książek. Na wszelki wypadek to wezmę. Żeby nie było. Ty właśnie, mam pomysła. Dobra, twórz te bronie. Tyle ich nie możesz stworzyć. Aha. No, to szkoda. Nie wiem, ile o nich brałem. Czy 2, 4, czy 3, 5. A czy nie marnowałem tego, jeśli dobrze pamiętam? Może nam zajebali? Aż taki wypadek wezmę. Bo chcę zobaczyć, co się stanie, jak wykonam zadania. Poza tym, tak, mamy tutaj już na spokojnie wszystko. Drzwi antywłamaniowe, wszystkie dziury zabarykadowane, więc jest jak najbardziej okej. Znaczy, nie mogę tego powiedzieć z innymi zasobami chwilowo. A przecież to mogę dać. To mogę dać. To mogę dać. Niech mu będzie. A teraz wypadł. Dobra, 24 stopnie. Jak będzie koniec dnia, no to nie wiem, będzie z 21. Trzy, sześć nawet mamy. Czy wszystko? A czy wszystko? Czyżby koniec wojny? Bo tak jakoś tak ciemniej było przez dłuższy czas. Ciekawe, czy będzie, że przyszli po książki i tak dalej. Znaczy wątpię teraz, ale dobra. Przynajmniej nie było aż tak krótkiego odcinka. Dzień 8, ratując życie. Dzieci naszej sąsiadki poprosiły o leki dla niej. Podzieliliśmy się, choć sami mamy ich tak niewiele.
Dzień 9. Co się stało z Anną? Pewien mężczyzna poprosił nas o przechowanie leków dla przyjaciółki, ale dziewczyna się nie zjawiła. Dzień 11. Dziewczyna w niebezpieczeństwie. Anton nie uratował dziewczyny przed pijanym żołnierzem. No, chyba nigdy nie uratowałem jej. Dzień 15. Głodne dzieci. Dzieci, których pomogliśmy wcześniej, przyszły do nas i znowu poprosiły o jedzenie. Niestety nie mieliśmy czym się podzielić. Dzień 20. Anton nas opuścił, a Anton ukradł nasze zapasy i zostawił nas na pastwę lodu. Ten pewnie cygan podpieprzył tamto. Dzień 20. Pogrzebanie żywcem. Pocisk trafił w pobliską kamienicę, że część mieszkańców została uwięziona pod bluzami. Sweta pomogła ich wyciągnąć. Dzień 30. Niełatwa decyzja. Marko zabrał komuś zapasy. A dzień później wolność. Nie, dwa dni później wolność. Dzień 32. Zawieszenie broni. W końcu doczekaliśmy się zawieszenia broni. Walki w pogrom ustały. Ci, którzy przetrwali wojnę w Graznawi, nigdy nie zapomną tego, przez co przeszli. Gdy dzieci wróciły do szkoły, Cweta nie była w stanie oprzeć się dawnej rutynie, która niegdyś nadawała sens jej życiu. Nigdy jednak nie wzbyła się lęku o uczniów, ani prześladujących ją koszmarów. Po wojnie Marko odnalazł swoją rodzinę, którą oszczędziła wojna. Ukrywali się na wsi zaprzyjaźnionych. Potem wrócili do Pogoronu wraz z innymi uchodźcami. Miasto zaczęło normalnie funkcjonować, zniszczone budynki odbudowano, a szkoły i sklepy otwarto. Życie toczyło się dalej. W pewnym nocy Anton wyczekał cierpliwie na odpowiedni moment i niezauważonym wyśliznął się przez drzwi. Jego dalszy los pozostaje nieznany. No cóż, no niestety. 32 dni. Na pewno dłuższe niż poprzednie, co trwało chyba... Chociaż nie. Poprzednie też trwało coś 33-32. Tak mniej więcej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 historii. Zostało jeszcze 5. Kurde. 12 historii. To nie jest tak nawet mało. Zważywszy na to, że ile to odcinków poświęciłem na nagrywanie tego. No to sporo, sporo. Na 100 się nie skończy. Który to odcinek? 80, coś w tym stylu, a poza tym się nawet dowiecie, oglądacie, to wiecie. Prawdopodobnie będą 130 odcinków z tego. Im więcej, tym lepiej, bo bardzo mi się podoba ta gra. Na pewno będzie z tego 100 odcinków, to mogę wam obiecać. Oraz na pewno będzie 10 historii. Było 7, to jeszcze te 3. Czyli Zlata Emilia, Sam Marco, Roman Kacia, a Marcin, Alika, Katia i Emilia i Roman też będą, ale te można powiedzieć, że będą takie pewniaki. A te, jak mi się gra nie znudził, chociaż wątpię, żeby mi się znudziła, bo nawet po krótkiej przerwie, nawet po dłuższej przerwie, nie wiem, 2 miesiące, ta gra dalej mi się podoba. To specjalnie zrobiłem taką przerwę, żeby też nie spamować tymi filmikami, ale dobra. Żeby nie przedłużać, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Na razie.